Cześć wszystkim bardzo serdecznie, tutaj jak zwykle Z. Rozpoczynamy drugą grę półfinału Kasperski Cup, noworocznego turnieju kasperskiego. Bardzo, bardzo fajny turniej z wieloma zaproszonymi bardzo fajnymi graczami. Jednym z nich jest oczywiście tutaj Koreańczyk OGS MC, możecie znać go chociażby z turniejów GSL-a. Jego przeciwnik bardzo, bardzo, bardzo niekoreański, Liquid Red, który gra tutaj oczywiście jako niebieski Protoss. Po pierwszej przegranej znajdujemy się na mapie Metalopolis, która od razu widać, no nie za dobrze wygląda to tutaj dla Reta. Jest on blisko swojego przeciwnika, jego ekspansja będzie poruszała się bliżej, będzie ekspował w stronę swojego przeciwnika, czego za bardzo nie chce zrobić, będzie miał problemy oczywiście tutaj z rozpraszaniem, z rozkładaniem swojego creepu, plazmy. W każdym razie będzie tutaj miał troszeczkę problemów właśnie z dużą agresją, a jak zauważyliście, OGSMC jest bardzo agresywny, on lubi atakować we wczesnych fazach gry, lubi naprawdę przyciskać swojego przeciwnika, wywierać na niego presję, no i tutaj Liquid Red, który chciałby swoim zergiem troszeczkę czasami przydronować, będzie mógł czuć się no, w niezbyt komfortowej sytuacji. W każdym razie już mamy tutaj pierwszą agresję, już ta probówka stara się troszeczkę tutaj te skrzydełka z dronów troszeczkę tutaj poobdzierać, no i Liquid Red zaczyna od 14 spawning pula. Zapewne zastanawiam się, czy MC zdecyduje się na to samo, na co decydował się w grze numer 1, czyli zawolowanie swojego przeciwnika. Czy jest budowany Forge? Tak jest, więc jednak będzie tutaj stawiał dwa pylony zapewne już tutaj na wejściu. Zaraz to zresztą zobaczymy, za chwilę będzie zapewne stawiał dwa pylony, no i będzie decydował się tutaj na postawienie, chociaż nie, chwila, moment, postawił już pylon w swoim naturalu, czyżby to była szybka expa po Forge'u, jest to oczywiście bardzo interesujący build, chociaż szczerze powiedziawszy ten spawning pool jest już prawie skończony, jeśli Red zdecyduje się agresywnie zagrać, no to może tutaj MC być w dużych opałach, można by powiedzieć, jednak ta ekspansja jeszcze, biegnie, mam na myśli, że porusza się tutaj nad ziemią jeden z tych probów i buduje fotokanona. Nie, jednak nie będzie to jeszcze ekspansja. Za chwilę zapewne powinniśmy ją zobaczyć, ponieważ jest to już prawie 300-400 minerałów. No i w tym momencie dokładnie tak, jednak zbuduje tego, więc jednak będzie to Forge Expand. To jest bardzo interesujący build. Jest on przeciwko Zergowi o tyle bezpieczny, że Zerg chciałby także sobie tutaj szybciutko zaekspować. Problem oczywiście polega na tym, że jakieś tutaj przebiegnięcia zerglingów, gdy te kanony są postawione mniej więcej w ten sposób, mogą być problematyczne. Dlatego właśnie MC decyduje się tutaj oczywiście na zablokowanie swojego przejścia gatewayem. Bardzo fajne umiejscowienie tego gatewaya, wszystkich tych budynków. Szczerze powiedziawszy, bardzo, bardzo one wszystkie fajnie są umiejscowione. No więc tutaj MC może czuć się odrobinkę bezpiecznie. Jego przeciwnik oczywiście widząc to także decyduje się na ekspansję. Nie widać tutaj w tym nic złego. On posiada już swój spawning pool, już wymyśla speed dolingów. No i za chwilę może będzie decydował się tutaj na jakiś rodzaj ataku, na jakiś rodzaj harasu. Zaraz to zresztą wszyscy zobaczymy. Nexus jest już prawie skończony. No i jak na razie nie widać. Liquid Red zrzucił tutaj ekstraktor, jak zauważyliście, wybrał tutaj 100 gazu, ale już w ogóle go nie wybiera. Zastanawiam się, na co będzie się decydował, jak na razie ogromna ilość minerałów jest tutaj wydobywana, także druga królowa została już wybudowana. Za chwilę zapewne zauważymy transfer dronów, tymczasem jedzie tutaj swoim kolejnym dronem, troszeczkę w takim niewiadomym kierunku, chyba w górną część mapy. No i co my tu mamy? Mamy Cybernetic Core, mamy już tutaj Nexusa, próby zostały, odrobinka tych probów została transferowana. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Jak na razie bardzo duża ilość dronów. Włączymy sobie oczywiście tutaj produkcję, żeby było widać, o co chodzi. No i troszeczkę skautuje tutaj Liquid Red górę swojego przeciwnika, posiadając 500 minerałów. Czyżby Ninja Expa? Jak na razie tak. Tak jest! Ninja Expa! W wykonaniu Reta, no to jest naprawdę interesujące zagranie. Jeśli jego przeciwnik tego nie odkryje, no to MC może teraz MC wydawać się, że posiada nie tyle przewagę, co zrównał się tutaj bezproblemowo ze swoim przeciwnikiem. Niestety nie ma to miejsca, ponieważ Red buduje właśnie kolejną ekspansję, która w ogóle nie jest znana jego przeciwnikowi, także Ler jest produkowany, no i mamy już tutaj zbierający gaz. W każdym razie Red stawia troszeczkę tutaj rzeczy niebezpiecznie ze względu na to, że nie buduje w ogóle żadnych jednostek bojowych, cały czas są to budowane drony, cały czas stara się tutaj swoją ekonomię powiększyć, no i nawet tutaj będzie blokował się tymi spinecrawlerami.
nie posiadając zbyt dużej ilości minerałów, mógłby troszeczkę pozbyć się tutaj tych larw. Chyba zbiera na jakiś budynek, zaraz oczywiście zobaczymy, jakim ten budynek będzie. Mamy tutaj Evolution Chamber, no i za chwilę ta ekspansja także zostanie ukończona. Tymczasem MC jest świetnie zabudowany w swoim naturalu. Całkowicie... przeważył tutaj, znaczy przeważył, może tutaj zlikwidował fakt otwartego naturala na tej mapie. I spójrzcie, jak świetnie jest tutaj bronione. Kanony są naprawdę ustawione bardzo fajnie, broniąc przed harasem, broniąc tutaj przed jakimikolwiek atakami. Oczywiście może mieć problem z wyjściem i chociażby z atakiem roachy mniej więcej z tego wektora, z atakiem roachy mniej więcej z tego wektora, na przykład snajpowaniem jednego kanona i później atakowaniem. Oczywiście MC jest profesjonalnym graczem, więc na pewno będzie starał się w jakiś sposób temu przeciwdziałać. Plus jeden oraz plus jeden mili attacks jest produkowane, no i w tym momencie ma miejsce produkcja. Jest to Six Gate, można by powiedzieć, Six Gate. No i oczywiście tym Overlordem wszystko tutaj zeskautował, świetnie tutaj wleciał tym Overlordem. Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Liquid Red tymczasem stara się tutaj zbierać minerały ze swojej ekspansji, nie transferował dronów tylko po to, żeby nie wzbudzać podejrzeń swojego przeciwnika, co jest bardzo dobrym pomysłem. Co jest produkowane? Spire, jednak Spire będzie produkowany. Kontra Six Gate, może być to taka trochę dziwna taktyka, zaraz zresztą dziwna, może taka troszeczkę taktyka, która nie przyniesie mu korzyści. No i jednak będzie tutaj transfer dronów miał miejsce, jednak jest tutaj transfer dronów, co jest budowane 18 aż zerglingów, plus 1 mili attacks także zbudowane, więc będziemy widzieć tutaj bardzo interesujący Mutalink w tym momencie, ale OGS będzie decydował się na atak swoim Six Gate'em. Taka trochę dwubazowa wariacja Forgate'a, bardzo mocny atak. Zobaczymy, czy będzie w stanie przebić się. Oczywiście 20 zerglingów jest teraz budowanych, plus 1 jest już prawie skończony i w momencie, w którym plus 1 Protossa zostało zakończone i kolejny cykl budowy Warpgate'ów został także tutaj już wykorzystany, no to w tym momencie decyduje się na atak. Dokładnie tak, dwa Spinecrawlery giną bardzo, bardzo, bardzo szybko. Queen został tutaj także zrzucony, ale pada. Stara się jeszcze force fieldami tutaj atakować, ale spójrzcie, te zerglingi przebiegły tak szybko, że jednak znajduje się tutaj w świetnej sytuacji. OGSMC może stracić wszystkie swoje jednostki, stara się tutaj w tym momencie wycofywać. Red w bardzo, bardzo, bardzo świetnej pozycji, stara się jeszcze warpować. Oczywiście zeloty, które z plus 1 poradzą sobie z zerglingami bardzo, bardzo dobrze, one zabijają je dwoma strzałami, a nie trzema, więc naprawdę posiada dosyć dużą przewagę, ale czy będzie w stanie zniszczyć te zerglingi? Wygląda na to, że tak. Spójrzcie, jak świetnie te zeloty sobie z tym poradziły. Jeszcze stara się tutaj bronić. Obaj gracze wykrwawieni. W tym momencie będzie starał się chyba kontynuować ten atak. Strasznie ogromna ilość zelotów. W tym momencie świetny pomysł, żeby budować zeloty przeciwko zerglingom w momencie, w którym posiada się plus jeden. Ze względu na to, że właśnie niszczą one zerglingi dwoma strzałami, a nie trzema. Jest już tutaj wymyślany plus jeden, ale nie widać żadnych zerglingów. Jest tutaj atak. Jednakże Red decyduje się na wycofanie. Jego ekspansja działa już tutaj o wiele lepiej, także decyduje się tutaj na zbudowanie Queena oraz oczywiście tutaj troszeczkę przydronowanie. No i ma miejsce tutaj atak, ma miejsce, ale niestety zergi... O, przepraszam bardzo, jest tutaj przejście! Świetny atak w tym momencie, ale wycofuje się, no nie wiem za bardzo, czy to był dobry pomysł, stracił ogromną ilość jednostek w momencie, w którym MC atakuje jego naturala, stara się jeszcze tutaj, rzucił spawn larwa. No i zobaczymy, czy świetne zniszczenie, ale ogromne, bardzo mocne force fieldy, świetne zniszczenie tego pylona. No i zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie obronić się w tym momencie Red, czy będzie w stanie obronić się, stracił tutaj dosyć dużą ilość zelotów, które będą krytyczne w walce z zergingami. Ale naprawdę ogromne obrażenia w tym momencie zadają sobie przeciwnicy. Red, można powiedzieć, że może odrobinkę tutaj do tyłu, pylon znowu jest produkowany. OGSMC, naprawdę bardzo mocny atak, ten Six Gate jest niesamowicie potężny. Czy Red będzie w stanie się przed tym obronić? Zaraz to zobaczymy. Buduje kolejne zerglingi, buduje kolejne Spinecrawlery. Cały czas zerglingi są tutaj budowane, pomimo tego, że posiada ponad 1000 gazu. Według mnie dosyć duży błąd. Powinien może troszeczkę zdecydować się tutaj na inne jednostki. Może powinien tutaj wyciągnąć troszeczkę tych dronów z gazu tylko po to, żeby zbierać więcej minerałów, żeby budować tutaj więcej Spinecrawlerów. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce, ale to dosyć duży błąd. Tutaj trzy Overlordy zostały zniszczone. Red jest na czerwonym, MC chyba będzie atakować. Drugi pylon jest już budowany. Ogromna ilość zelotów jest wyprodukowana. No i mamy tutaj także prawie skończony plus jeden Flyer Attacks, ale te Flyer Attacks w ogóle na nic się nie przydadzą. Cztery świetne Force Fieldy, pięć świetnych Force Fieldów. No i niestety Red nie jest w stanie zaatakować swojego przeciwnika. OGSMC z zelotami na początku radzi sobie bardzo dobrze. Z tak ogromną ilością zergingów jeszcze stara się tutaj robić cokolwiek. Red jeszcze stara się w jakiś sposób bronić. Jeszcze ten Spinecrawler stara się w jakiś sposób
utrzymać tą pozycję, ale jeśli Red nie wymyśli czegoś, to może być naprawdę w dużych opałach. W tym momencie oczywiście produkuje Roach Warren, ale to jest troszeczkę za mało i troszeczkę za późno. Ostatni Spinecrawler pada w tym momencie, podczas gdy te zeloty są wszystkie okrążone, ale Zerglingi nie chcą atakować ich, ponieważ one, spójrzcie, jak świetnie sobie z nimi poradziły w tym momencie. OG SMC wygrywa drugą grę. Niesamowity atak, niesamowicie potężny Six Gate z upgrade'em plus jeden. No i zauważywszy oczywiście te Zerglingi, bardzo, bardzo dobry switch, większą ilość zelotów, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze poradził sobie tutaj. No i oczywiście świetne force fieldy, po raz kolejny GG dla OG SMC, GG dla Liquid Reta. Za chwilę przejdziemy do gry numer 2. Ja oczywiście dziękuję Wam bardzo za oglądanie.